Tak, słucham. Mam takie pytanie, na jakim osiedlu się znajduje? Na 1000. Może mi warto pokazać na mapie? Jasne. Gdzie to jest tak mniej więcej? Chciałabym zabić tą monotonię, która tam panuje, żeby to nie było takie szare, żeby można było się tam łatwiej odnaleźć, żeby jakoś urozmaicić architekturę, która tam jest. Czy chodzi o jakieś konkretne blokowisko? Bo tak, znalazłam taki fragment blokowiska na osiedlu Tysiąclecia. To znaczy, ja bym chciała wdrążyć się tak bardziej w architekturę, żeby tam pozmieniać coś architektonicznie, żeby to urozmaicić. No chciałabym troszeczkę tak zaangażować może to. No tak, ale to są gotowe budowle, to są rzeczy, które stoją. No tak, ale stoją. Można coś pozmieniać ewentualnie z zewnątrz, prawda? Na ile? No, można wykorzystać te budynki, które są i coś ewentualnie dodać, pozmieniać wejścia, pozmieniać, dodać architekturę z boku, coś dobudować z przodu, żeby je urozmaicić jakoś, żeby nie każdy był taki sam. A czemu w hucie? Pojechałeś do huty? No. Jeździsz aż do huty? Stoi. Ile ty jesteś w Krakowie? Nie wiesz, gdzie jest huta? Ale żeś się narobiła? No tak, no bo nie możemy się dogadać. Taki jest problem, że ty masz inną wizję, on ma inną wizję, ale musisz zrobić wizję bardziej profesora, jego. Bo... Ja wiem, że on o czymś myśli. On ma jakiś pomysł, ale nie chce mi go powiedzieć, chce, żebym sama na to wpadła. No to jest problem. Nie chcę powiedzieć, tajemnica. Ja bym to przebudowała, no. Rozwaliła wszystko i przebudowała. Wyburzyła. To zrób tak, to wyburz to wszystko i zrób, wiesz. Wyszliśmy z założenia, że nie można zmieniać podstawowej konstrukcji, w związku z czym można dobudować coś do. Ja w ogóle bym chciała, żeby to wyglądało tak, żeby miało dwa poziomy. Nie widzę problemu, aby zaliczyć ten projekt. Mhm. Jest ciekawy, jest nowatorski, natomiast poszukiwanie jest pani pracą. Pani się rozlicza ze swojej pracy w semestrze, tak samo swoich wątpliwości i błędów. To jeszcze popracuję nad zdjęciami i myślę, że wszystko będzie na egzaminie. Ma pani gotowe. Bardzo dobry zbiór zdjęć, także nie widzę problemu. No to dobrze. Bagaż odnaleziony to tytuł projektu realizowanego przez 10 nowochódzkich seniorów we współpracy z artystami, którzy zajmują się sztukami wizualnymi. Zwieńczeniem tej współpracy ma być wystawa adresowana m.in. do wnuków naszych seniorów, do tych młodych ludzi, którzy wkrótce opuszczą Nową Hutę, powtarzając w jakiś sposób doświadczenie swoich dziadków. Na wystawie prezentować będziemy fotografie, przedmioty pochodzące z rodzinnych domów oraz wypowiedzi, które właśnie nagrywamy. Moja mama pochodziła z ulicy Kmiecej tu w Czyżynach, a ojciec pochodził z ulicy Wężyka też w Czyżynach. I tam właśnie miał swój warsztat kowalski, miał czeladników i to był mistrzem kowalskim za dawnych czasów. Tutaj w ogóle w Czyżynach mieliśmy 14 hektarów. To wszystko pod hutę zebrali i za to nic nie płacili. Ojca praca poszła na marne, bo myśmy nic nie skorzystali z tego. Tu, gdzie miejska rada stoi, mieliśmy, gdzie uczelnia, tu polaśmy mieli, tu, gdzie lotnisko.
To była zamożna wieś. Ja chodziłam do gimnazjum, do sióstr Klarysek w Krakowie, na Grodzką ulicę. I w ten czas jeszcze dojeżdżałam ciuchcią z Kocmyrzowa albo z Mogiły. I był specjalny wagon dla uczniów. A tak tu w ogóle ludzie byli, bardzo zgodnie żyli. Przede wszystkim no moje siostry to tam właśnie wtedy robili różne dożynki, niedożynki. Bo to taka była wieś podkrakowska jeszcze. Nie było miasto, tylko wieś podkrakowska była. No brat miał dom też tutaj, gdzie jest tu ta szeroka taka droga do tego, na lotnisko tam. To właśnie w tym miejscu miał to też zburzony. No drugi brat miał tutaj, gdzie piekarnia była w Czyżynach, to też jest zburzony, także że wszyscy, no zresztą przede wszystkim już wszyscy nie żyją. Ja byłam najmłodsza, no to się jeszcze, a tak to...